Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski, mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznej prognozy na kolejny tydzień, tydzień przełomu stycznia i lutego. Pogoda, no trzeba przyznać, zrobiła się tak, no powiedzmy nie wiosenna, ale bardziej jesienna. Ten atak zimy z ostatnich tygodni zdecydowanie za nami, ociepliło się, ale oczywiście nie w całej Polsce, więc niektórzy z Was mogą nadal planować wyjazdy na ferie zimowe w góry, a nawet jeśli, to przecież są różne jakieś inne okoliczności, możliwości, atrakcje, z których możemy skorzystać, więc część osób znowu właśnie wyjeżdża w tej chwili na ferie zimowe, gdzieś tam urlop, korzysta z urlopów zimowych, więc miło, sympatycznie i ciekawie na pewno będzie. No i również na niebie podobnie zapowiada się to tak, powiedzmy, miło i dosyć przyjemnie, zwłaszcza początek tygodnia. No bo właśnie, poniedziałek, czyli dziś, mamy bardzo sympatyczne aspekty, mianowicie trygon Wenus z Jowiszem oraz Marsa z Uranem. No i tak zajmiemy się każdym z nich. Oczywiście tutaj nas interesuje to, że dotyczy to planet indywidualnych, które nam się kojarzą właśnie z miłością, zabawą, seksem, no bo Wenus, ta sfera przyjemności, zabawy, kontaktów towarzyskich, a z drugiej strony Mars, czyli taka rywalizacja, siła, działania bardziej ofensywne, bardziej dynamiczne, bardziej aktywne, odwołujące się do takich bardziej wojowniczych zachowań, bardziej takich asertywnych. No i obie te planety tutaj ciekawe aspekty przynoszą. No przede wszystkim Wenus zajmiemy się. Wenus jest w harmonijnym, przyjaznym aspekcie z Jowiszem, które obie planety przynależą w astrologii do tak zwanych benefików, czyli planet dobroczynnych. No i harmonijna relacja między benefikami, również takie beneficzne, dobroczynne energie, emocje uruchamia, czyli pokazuje, że jest możliwe całkiem, że to będzie bardzo fajny dzień dla tych wszystkich, którzy właśnie nastawiają się na jakieś właśnie zabawę, wyjazd, odpoczynek, relaks, ale nawet ci, którzy o wakacjach czy urlopie nie myślą w tej chwili, będą mieli też poczucie, że tydzień zaczyna się jakoś tak łagodnie, fajnie, spokojnie, przyjemnie. Niektórzy mogą nawet wręcz tak odczuwać takie delikatne, może wiosenne, trochę za duże słowo, ale takie no odgłosy natury, no bo przecież w lutym już ptaki zaczynają okres godowy, więc tu się już zaczyna tak się robić, no powiedzielibyśmy, czasami całkiem wiosennie. A drugi, Mars w trygonie z Uranem. Mars, jak już wiemy, jest planetą no, w tradycji astrologii uważaną za maleficzną, złoczynną. Oczywiście my się pozbawiamy tych tradycyjnych bardzo historii typu, że Mars jest zły, bo maleficzny. Oczywiście, że nie jest. On tylko reprezentuje pewne kategorie, które my kojarzymy z rzeczami niezbyt przyjemnymi, takimi jak walka, rywalizacja, agresja, wojowniczość. No ale przecież to mogą być fantastyczne cechy, prawda? Czyli tam, gdzie jest to potrzebne, nie wiem, na polu bitwy, w sporcie, w biznesie, tam się trzeba wykazać się zdecydowaniem, siłą, aktywnością. Mars jest niezbędny, ale nie tylko. W procesie zdrowienia chociażby Mars steruje przecież układem odpornościowym. Więc ci wszyscy, którzy są zakatarzeni, schorowani, których męczą różne tam przeziębienia, infekcje i tak dalej, wzmocnienie pozycji Marsa mogą odebrać w jakimś sensie pozytywnie. No i Mars nabierze takiej pozytywnej energii ze strony Urana, czyli wzmocni się, ale w specyficzny sposób. No bo Uran będzie go jakoś tam wzmacniał tym trygonem. No i to wzmocnienie trygon tegoż Urana będzie przynosiło pewnego rodzaju taką lekkość temu Marsowi, taką, no, że wyjdzie tylko z takiej typowej, nie wiem, wojowniczej bardzo reguły, w zasadzie walka, przemoc. Będzie miał więcej cech takich bohaterskich, takich no wspaniałych liderów, bohaterów mitycznych, których kochamy z mitów, opowieści, filmów, książek, bo czyli to wszystko, co kojarzymy pozytywnego z Marsem, z bohaterstwem, tutaj będzie wzmocnione tym właśnie harmonijnym aspektem Urana. To jest bardzo piękne, bardzo fajne, bardzo pozytywne. Więc mamy taki bardzo sympatyczny początek tygodnia.
wypełniony takimi, no, też mocnymi aspektami. Bardzo w sumie, powiedzielibyśmy, szczęśliwymi, optymistycznymi, harmonijnymi, sprzyjającymi temu wszystkiemu, co my uważamy w życiu za istotne, ważne, ale też i przyjemne, i miłe, i fajne, i zabawowe. I dlatego ten czas taki właśnie zimy, który no, nie wszyscy kochamy, niektórzy bardzo źle znoszą ten okres w roku, więc taki fajny, sympatyczny akcent na pewno bardzo ucieszy nas wszystkich, i zwłaszcza tych, którzy odpoczywają, ale każdego, więc będzie to bardzo, bardzo pozytywne. W piątek, no bo właśnie tutaj mamy długą przerwę od zdarzeń. Niektórzy kiedy mnie pytacie, a dlaczego nie mówię o wtorku? A dlaczego o środzie nic nie powiedziałem? Już pamiętacie, mówiłem dawno temu, że skupiam się tylko na najważniejszych zdarzeniach astrologicznych. Nie patrzę na taką drobnicę jakąś tam księżycowych układów drobnych, poza pełniem i nowiem, których oczywiście nas interesują. Ale poza tym, no, to są takie zdarzenia drobne, ale jeżeli Was interesują te pojedyncze zdarzenia, to warto zajrzeć do astrokalendarium, którego jestem autorem. Możecie zaglądać do mnie na moją stronę na Facebooku. Ja tam piszę o tych zdarzeniach w raporcie tygodniowym w piątki. Ci, którzy interesują się raportami takimi, no właśnie dokładnymi opisami, zapiszcie się do newslettera na mojej stronie i tam bez problemu będziecie wszystkie te drobne aspekty też również omawiane, mogli się z nimi zapoznać. Więc w piątek Merkury w sekstylu z Neptunem. Bardzo ciekawe połączenie, bardzo ciekawa relacja, dlatego że Merkury w astrologii reprezentuje intelekt, umysł, procesy umysłowe, procesy intelektualne, procesy poznawcze, a Neptun to planeta mistyczna, duchowa, transcendentna, związana z procesami rozwojowymi, bardzo na poziomie duchowym, transcendentnym, mistycznym, metafizycznym. No i tutaj połączenie tych dwóch planet jest bardzo ciekawą taką relacją, która sprzyja bardzo różnym twórczym działaniom opartym na wyobraźni, intuicji, duchowym rozwoju. No to jest właśnie taki zestaw, który bardzo nam pasuje, jeżeli chodzi o artystów, twórców, literatów, sztukę. Czyli wszystko to, co jest kreatywne, związane z wyobraźnią, intuicją, otwarciem naszych poznawczych jakichś tam procesów, to wszystko oczywiście zdecydowanie temu sprzyja, nawet bardzo. Więc absolutnie fajny czas, ale też również dla tych, którzy na przykład zdają jakieś egzaminy, no bo to też jest intelektualnie bardzo aktywizujący umysłowo aspekt, czyli sprzyja myśleniu, procesom poznawczym, wiedzy, temu wszystkiemu, co jest związane z taką, no, uruchamianiem pewnych takich, no, szerszych horyzontów, bo jednak jeżeli Neptun otwiera nam tą wyższą świadomość, to znaczy, że dzięki temu możemy też jakby bardziej, głębiej poznawać pewne zasoby naszej świadomości, których na co dzień tego nie robimy, na przykład a robimy to na przykład w medytacji, w jakichś duchowych procesach i tak dalej. Jest bardzo, bardzo ciekawy czas astrologicznie, chociaż zdarzeń niespecjalnie dużo. No ale, mój Boże, nie zawsze musi się coś bardzo, bardzo dużo dziać, żeby było ciekawie. Przy okazji wspomnę o takich tam ważniejszych ogłoszeniach parafialnych, które też lubię czasami na końcu o nich wspomnieć. Jeszcze można kupić prognozę na rok 2024, czyli tą słynną niebieską książeczkę, którą piszę od 98 roku. No to ile to już lat? No wiecie, 26 lat. Horoskop na 2024 w wersji papierowej i w wersji elektronicznej jako e-book możecie sobie kupić u mnie na stronie w sklepie, więc zapraszam serdecznie. Warto zobaczyć, co się dzieje jeszcze przed nami, bo to w końcu ciekawy rok bardzo, jak najbardziej. Zapraszam Was do mojego, no, bardzo ważnego projektu, którym poświęciłem dużo uwagi, energii i czasu. Mianowicie otwieram szkołę astrologii, którą prowadzę, która jest moim, no, takim, można powiedzieć,
Opus Magnum, to może przesadziłem trochę, ale w jakimś sensie kwintesencją moich działań, doświadczeń. Szkoła astrologii, która będzie trwała 15 miesięcy, składa się z 15 modułów, w tym dwa stacjonarne spotkania wyjazdowe, gdzie się poznajemy tak bliżej. Oczywiście będziemy się poznawać cały czas, ale to będzie przede wszystkim... Czym się ona różni od takich różnych tam kursów, wiecie, no kursów astrologii jest masa. No co ja będę wam mówił, wiecie, obserwujecie, poznajecie. Różnych. Wiecie, jakie to są kursy? Siadacie przy ławeczce, grzecznie, dzieci jak w szkole. Pani dyktuje, a wy sobie piszecie, grzecznie w ławeczkach. Słuchajcie, to jest po prostu tortura. Uczenie w ten sposób astrologii jest męką. Oczywiście ja nie mówię, że siedzenie przy biurku czy przy stole jest złe, ale... To jest mało rozwojowe, więc moja astrologia, moje uczenie astrologii jest, nazwijmy to, praktyczne. Nie przez dyktanda, nie przez wykłady wyłącznie, takie opowieści, które wy macie notować. My wchodzimy w interakcję. Oczywiście jest wiedza, ale popatrzcie, w dobie sztucznej inteligencji, w dobie nowych technologii informatycznych, w dobie nowych umiejętności poznawczych, my się będziemy uczyli jak w szkole z XIX wieku. No tak wyglądają kursy astrologii, no przepraszam bardzo. I świat zmierza w stronę treningu, w stronę rozwoju, w stronę interakcji, interaktywności, w stronę coachingu. I ja w tym kierunku podążam. Mówiąc najogólniej, ja jestem po dziesiątkach treningów rozwoju osobistym, w bardzo wielu szkół. Już sam nie pamiętam, ile przez te 30 lat różnych rzeczy robiłem i zrobiłem i wiem o tym, że jeżeli mam nam coś pomóc, na przykład astrologia, to ją trzeba wyciągnąć z głowy. Ona nie może być po prostu czysto takim umysłowym, wyłącznie zabiegiem, intelektualnym procesem, bo jeżeli my będziemy tylko i wyłącznie siedzieli w głowie, to nigdzie nie dojdziemy. To będzie to tylko wyłącznie taki intelektualny proces, w którym my po prostu będziemy wyłącznie biernymi odbiorcami, niczym więcej. A zatem potrzebujemy czegoś więcej, znacznie. Potrzebujemy przede wszystkim interakcji, potrzebujemy kreacji, potrzebujemy stymulacji procesów rozwojowych, potrzebujemy czegoś, co pozwoli nam rozwinąć te nasze, żeby ta astrologia zaczęła żyć. Więc cała wiedza, szacunek dla niej, dla praktyk, technik. Oczywiście to jest, my będziemy to poznawać, ale to jest drugorzędne. Ważniejsze jest to, żeby ta astrologia pracowała. Więc ci wszyscy, którzy boją się astrologii, myślą, że jest strasznie trudna, matematyczna. Zapomnijcie o tym. Matematyka w astrologii już dawno przestała mieć jakikolwiek sens. Ona już do niczego nie służy poza samymi czystymi obliczeniami, które robią komputery, a my już nie. Oczywiście myślenie ścisłe, myślenie racjonalne jest potrzebne, ale nie umiejętności obliczeniowe, kalkulacyjne, ani analityka taka matematyczna, którą ja bardzo szanuję, absolutnie. Numerologia w końcu, przecież to też są liczby i tak dalej. Ale to nie jest tak, że jeżeli jesteś matematycznym beztalenciem, to znaczy, że sobie nie poradzisz. Poradzisz sobie świetnie. Bardziej sobie poradzisz, będąc matematycznym beztalenciem, mając intuicję, niż będąc genialnym matematykiem, genialnym technikiem, nie posiadając interaktywnych zdolności do relacji, budowania więzi z innymi ludźmi. I to będzie szkoła astrologii. Kończymy zapisy do końca stycznia, więc to jest ostatni czas. Co dalej? Zapraszam was również na warsztat wyjazdowy. Ja, ty, związki, relacje, kontakty międzyludzkie, budowanie więzi, partnerstwa, czyli wszystko to, co jest oparte o oś ascendent-descendent, czyli oś budowania relacji, budowania więzi, budowania partnerstwa z innymi ludźmi. I to jest warsztat, którego celem jest poprawienie jakości naszych relacji. Widzicie, helikopter leci, słychać. Jakości naszych więzi, relacji z innymi ludźmi. Przez bliskość, przez więzi, przez partnerstwo, przez przepracowanie pewnych schematów, które mamy w horoskopie. Ten warsztat ma za zadanie poznanie tego, co w naszym horoskopie siedzi. Co jest grane w naszych wzorcach, schematach, przekonaniach.
dotyczących bliskości, relacji, partnerstwa. I co możemy zmienić, co możemy przepracować, absolutnie możemy bardzo wiele. I o tym właśnie ten warsztat jest. Zapraszam Was w Nałęczowie od 21 do 24 marca w czasie wiosennego przesilenia, blisko pełni i zaćmienia księżyca, czyli bardzo mocny proces, bardzo mocna transformacja. To się wszystko dzieje nieprzypadkowo. Ja też wybieram te momenty na warsztaty nieprzypadkowe, czyli takie, które mają pewną specyficzną siłę, energię, moc. Więc zapraszam serdecznie tych wszystkich, którzy chcą się rozwijać, którzy chcą zwiększać swoje potencjały rozwojowe i poznawcze. Zapraszam Was bardzo serdecznie. No i życzę pomyślnych ferii zimowych i no, życząc jeszcze wiosny, to chyba trochę za wcześnie, ale na pewno na nią też czekamy. Zapraszam za tydzień.